więc przechodząc koło polonistyki, pomnij właśnie w tym miejscu, Nanker rzucił klątwę na Jana Luksemburskiego w ówczesnym klasztorze Franciszkanów. Wchodząc do katedry, na drugim filarze po prawej stronie mamy relief przedstawiający moment rzucenia klątwy przez biskupa Nankera na Jana Luksemburskiego, który, co ciekawe, został umieszczony w XVIII wieku, kiedy rozpoczął się proces beatyfikacyjny Nankera, no do tej pory niezakończony. A z kolei, idąc Świdnicką, mamy kościół świętego Wacława, Stanisława i Doroty, który właśnie został zbudowany jako pomnik pieczętujący pokój między Polską i Czechami, i to dzięki tej nieugiętej postawie Nankera, między innymi dzięki temu zawdzięczam to, że Śląsk, mimo że od państwa polskiego odpadł, to pod względem kościelnym pozostał w państwie polskim aż do rozbiorów. O tym też trzeba pamiętać, że nie było to miasto zupełnie z Polską niezwiązane, ale podlega polskiej hierarchii kościelnej aż dopóki Polska istniała. A teraz przenosimy się w czasy Jagiellonów.